Siema ziomki, ziomale, witam Uksantora na kanale w takim, no powiem, bezczęściowym. Nie wiem, czy to można nazwać jako część misji Kosmiczni Piraci, bo ja tego nie chcę numerować, ale witam w filmie z misji Kosmiczni Piraci bez numeracji, tylko po prostu popłynę na w kosmiczną wyspę Zagajnik Kalipso. Wyjmuję kufer pirata, od razu sobie przejdę na ostatnią stronę do Zatoki Piratów i zamuliło. Ale tutaj czasami jak się tak, nie wiem czemu tak zamuliło. Sobie wejdę w magazyn, włożę sobie tutaj zestawy do czyszczenia, a na ten, na Kosmicznych piratów potrzeba szklane narzędzia, czyli nie wiem, na początek 20 szklanych noży, 20 szklanych siekier i 20 szklanych młotów. I dołożę sobie jeszcze po 10 szklanych młotów, 10 szklanych siekier. To jest dziwne, ale to się dostaje te szklane tylko z misji jakichś, również w misjach tych codziennych, które teraz są, też się dostaje, ale ogólnie tego nie można gdzie indziej zdobyć. I ewentualnie można kupić jeszcze właśnie za dolce. Tutaj mam też super siekiery kupione za dolary i to jest jeszcze jedna tego taka opcja. No dobra, i w tej chwili mogę odcumować, czyli dolce już mam przygotowane na ewentualne potrzeby. 743 dolce to jest dużo, wystarczy mi na pewno i odcumować. Pum, na pewno jesteśmy na zagajniku Kalipso. Kosmiczni piraci uznają zagajnik Kalipso za bardzo złowieszcze miejsce. Skorzystać ze szklanych narzędzi, aby oczyścić teren i stać się ulubieńcem fortuny. Dobrze, i tu jest ruletka, której jest tylko 50. Jak nią zakręcę, to się okazuje, że jest co 3 minuty. I losuje się właśnie te narzędzia. Dobra, i w tej chwili chciałbym po prostu dojść do drugiej ruletki. Na tej wyspie kosmicznej są tylko dwie ruletki. I z tego względu, że ja to robię na filmie, to sobie kupię dodatkowe narzędzia. O, właśnie tutaj. Czyli kupię sobie dodatkowe narzędzia za dolary. Nie jest to tak dużo, mam 743, będę sobie kupował po 25 dolcy, po 50 i dokupywał, bo za 100 rzeczywiście to jest dużo, fajnie, ale nie będę, bo chyba za dużo. Dobra, i po prostu chcę dojść jak najszybciej do drugiej ruletki. To będzie taki krótki filmik, a drugi filmik to będzie czyszczenie już całej wyspy, włącznie ze skarbami. Znowu brakło. Kupimy. Tylko co tu brakło? Tu brakło tych. No. Jak? Co to są? To są młoty, tak? A tak, bo to pokazuje od razu. Młoty. Czyli jedziemy z młotkami. I skarbów na razie nie zbieram. Bo tutaj mi tych skarbów na pewno nikt nie ukradnie. Bo nie popłynąłem, nie poleciałem, nie poleciałem z załogiem. To akurat się lata. Tak więc tylko żeby do drugiej ruletki. Bo chcemy szybciutko obiad sobie. O, już jest druga ruletka. Trzeciej nie będzie. Tak więc nawet nie dokupuję narzędzi, tylko polosuję sobie teraz tymi ruletkami. Tutaj mam 49, tu mam też 49, tak więc taki króciutki film na wprowadzenie na godzinę 15, a o 15:30 dalszy ciąg. Króciutko wprowadzenie, bo teraz po prostu muszę poświęcić ile czasu?
10 ruletek to jest pół godziny, 20 ruletek 2 godziny. 2,5 godziny muszę poświęcić na to. No więc po prostu przestanę nagrywać i u mnie minie 2,5 godziny, a u was, moi kochani widzowie, minie niecałe pół godzinki, bo już trochę oglądacie, a o 15.30 następna część, tak więc zapraszam do drugiej części o 15.30. Kończę.